O, nie zauważyłem was. Witajcie. Dzień dobry, witaj serdecznie, kowboju. Przyszliśmy, żebyś nas oprowadził po bazie. No właśnie tak, miałem ochotę sobie pochodzić i powspominać, więc zapraszam. No tu jest, jak widzicie, mój pokój, tu jest z pewną osobą jeszcze, widzicie, ze świąt, jak widać. On nie lubi świąt. Dobra, idziemy dalej. Tu mamy balkon, bardzo duży, na którym można sobie przejść wokół i nic więcej, tu nic więcej nie ma. Dawaj, idziemy wokół, bo ja czuję podróżę. Proszę o widok, można sobie wszystkich pooglądać. Ja mam taką idziemy wokół, ja mam taką ekscytację. Dobra, dawaj teraz tędy. Tu jest, patrzcie, schody takie długie, bardzo często na nich tutaj, tutaj często, poczekaj, nie powierzyć, przyszańcy tutaj często, na przykład schodził sobie lewy, taka postać, secret trick room. No, tutaj często, o, tu siwy na przykład stał, wpasz, stań tu siwy, pokażemy jak siwy stał zawsze. O, cyk. O, i my tu stawaliśmy i stań tam i tu był taki kadr zawsze, że i taka muzyczka. To jest moja bardzo ulubiona szapka. Zatem witajcie właśnie w ostatni raz tu się znajdujemy, prawda, ponieważ dzisiaj zakończyliśmy nagrywanie finałowego odcinka Stickery Tree Crew i już nigdy więcej do tej bazy nie wrócimy, dlatego ją oglądamy po raz ostatni. Co mamy? Szafkę. Przodem. Teraz jesteśmy, proszę państwa, w korytarzu. No, ja tam wróciłem. No to właśnie, pomożesz. Tutaj w tym słynnym korytarzu było... No ten korytarz odpowiadał tak naprawdę, słuchajcie, za 100 tysięcy innych korytarzy. Tak, to jest korytarz 1000 korytarzy. Tak, tutaj chodził na przykład siwy, on sobie zawsze tu wychodził, bo tu pomieszczenie jest... No tu tak naprawdę jest było zawsze pomieszczenia, jakiekolwiek, chodziło, to są wszystkie pomieszczenia. Zawsze gadali, jakaś rozmowa była i szli sobie ten z klublem, idziemy do innego pomieszczenia. Tutaj było... Tu jest lewy drugi, tu jest, o, jak widzicie, siemaneczko, on się za mną ogląda, nie wiem. Siemanewy, witaj go w boju! Tutaj w tym, tutaj Korej zawsze atakował, patrz, tu był zawsze Korej, on sobie tu stał, musimy powiedzieć coś po Korejowemu. Nie wiem jaki on miał, chyba miał taki głos. No. Zawsze stał sobie Korej, coś opowiadał. No i tu są różne rzeczy. A to zawsze było takie pomieszczenie, że idzie się na górę, a tak naprawdę nic nie było. Ciemno. Dobra, chodźmy dalej. Rozmowy ze swoją trzecią świadomością. Kruplane'a i tu zawsze Kruplane, tu były animacje, co nie? Tu zawsze sobie szedł Kruplane i on robił takie, wie, on leci i takie robił fziuuu. Czekajcie, zróbmy efekty specjalne. I on tak lecił i... Patrz, dobra, leci. On zawsze tak leciał. U mnie to cała baza z daleka wygląda tak, że ona tak naprawdę nie jest pod ziemią. Znaczy jest pod ziemią. O, a to jeszcze wam pokażę. Tu jest Kruplane. Idziemy tu. Nie ma. Trzeba pokazać moje pomieszczenie, w którym się oczywiście tak, obudziłem. A no było nudne, ty jesteś nudny. To jest bardzo ciekawe pomieszczenie, to jest moja ulubiona. O, jesteś nudny, człowieku, rozumiesz to? Jesteś nudny. A to co to jest? O! A, to nuda, to są ziemia. I na przykład, o, a tu był taki fajny statek, z którego Irol wychodził, on tam mówił, że no, jesteśmy tu już kilka lat i tak dalej, pamiętasz? Pamiętam. I tam Międziel z Hydosim jest, o, to jest Międziel z Hydosim, właśnie. No, tu jest. Międziel z Hydosim, Międziel z Hydosim, idziemy dalej. Dobra, tutaj mam, o, ale różową! Dobra, tutaj mamy ten, baza... Nowa, kolejna baza The Crew i tak jakby tam, gdzie wcześniej byliśmy, to były podziemia tej bazy i tu zawsze też Kruplane tak sobie lecił i tutaj zawsze lądował. O, tam jest Kruplane, cześć Kruplane. A o, to ja mam pomysł, ja zrobię sobie screena Kruplane'a. O, to ta animacja mi się przyda. I to ta baza i tu są wnętrzości Kruplane'a. Każdy Kruplane, chłopie, Kruplane to normalnie ma 13 wnętrzności. No ten, że są w środku, żeby zjeść. No chciałem, ale to się może jak się robi, jak się robi tego, jak się robi bota NPC? Nie, botów nie rób. I tu mamy... o Jezus, ile my tu czasu spędziliśmy, prawda, siwy? Jesteś fanem? O, o, drugi siwy, w klatce sobie siedzi. Nie wiem, jakoś nie lubię tego miejsca. Czemu? Zbyt dużo tu czasu spędziłem. Znaczy, bardzo dużo tu czasu spędziliśmy kręcąc drugi sezon na przykład. Klatka jest cały czas w innym miejscu. No jak, zawsze w tym miejscu było. Czy była jeszcze jedna klatka, która gdzieś tam była? A to w innym Kruplane'u. Idziemy dalej. No, zatem już więcej nie pokażemy, ale różowo. Więcej nie pokażemy, bo już nie ma co pokazywać. I ten. Co? No to ten. To tak wygląda ta baza, zrobiliśmy... O, cześć siły. Cześć. Klikam guzik, który totalnie nic nie robi. No on wyłączał, tutaj był Hedosi zawsze. On tu stał.
Jak to było? Head? Nie działa. O, tu zawsze... Nie tak. Ale tu zawsze był Hedosi. O, ten tutaj. O, ten tutaj. On zmarł, bo jest gruby i przytył. I z otyłości zmarł. No i tak wygląda ta baza, no, co dobrze mówić, no. Spędziliśmy w niej sporo... O, wiecie, gdzie pójdziemy? Do piramidy pójdziemy. Przecież tam też było dużo czasu spędzone. O, o, a tu nie patrzcie, bo to z finału to jeszcze nie. Ale no, ta piramida... Tu sobie też spędziliśmy dużo czasu. No, a w zasadzie... Dobra, to ja już... To cześć.